Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Ghost Recon Future Soldier. I tak jak powiedziałem, kontynuujemy sobie kampanię, dzisiaj niestety tryb offline ze względu na to, że przez cały czwartek nie mam internetu. Ale to nam raczej nie przeszkodzi w graniu w trybie dla jednego gracza. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie już głos w dialogach, ponieważ nagrywam to w takim samym sposobem jak GTA, czyli dźwięk z gry leci przez kartę zintegrowaną, a mój głos leci przez Asusa Xonara. Także miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Jeżeli nie, no to naprawdę was bardzo przepraszam, jeżeli dźwięk dialogów znowu się nie nagra. Wtedy możecie już pisać naprawdę, co może być przyczyną. I coś tam mi może polecić. Zwinny strażnik, Ameryka Południowa, Boliwia, Sucre. Sucre, dobrze. No i co, lecimy. Tu jesteśmy na etapie zmiany broni za chwileczkę. Czemu ty nie chcesz biegać? No dobra. Tak. Przypominam, że musimy ewakuować Paeza, ponieważ jest ścigany przez złych ludzi. I na to wychodzi, że... dobra. Mam czujnik, mam czujniki, także czuję się chyba Q brało, nie F, tak? F. Jezus Maria. O, teraz działa. Dobra, tutaj są jest kilka gości. Da się zrobić strzał zsynchronizowany. Niestety się nie da robić, dobra. Poczekajcie, ukryjmy się może tak gdzieś tutaj. O, na szczęście, dobra. I teraz jeszcze raz sobie rzucimy czujniczek. Tym razem tam. Dobra, jest jeden gość. Jak ja mogłem go nie widzieć? Dobra, gość padł. Może tędy. Dobra. Przeszliśmy. Łody w dupę! Szalony. Trzeba go sprzątnąć. Jakoś tak po cichu. Dobra, lecimy po Paeza. Okej. Okej, wszyscy padli. Zajebiście. Czyli nie można po nas przelecieć helikopter, niestety. Cholera, nie włączyłem sobie czasu nagrania. Żebym ja musiał jeszcze... A, nie w cywilów! Ludzie! Ej! Nie w cywilów! No, zawadzam o arbuzy!
Dobra. Padł. Ten też. Tego nie jestem w stanie zdjąć. Ale ruszyć się też nie mogę, niestety. Okej. No, nie mogę gadać, ludzie, nie mogę gadać, nagrywam. Telefon dzwoni, boż. Uważaj, żeby nie po cywilach. Jak cywil wyskoczy i go zabijemy, to później są punkty karne po prostu. A jestem snajperem, a jestem snajperem. Dobra. Ładnie by nas ściągnęło. Dziwne, że padają na kulki, na jedną kulkę z tego, z pistoletu 9 mm. O, oh yeah! Scena z intra. No, zajebiście. Wynik z plutonu duchowo 75 na 100, użycie broni 34. Wynik 75 na 100. Gitara. Dobra, no to kontynuujemy. Kolejna misyjka. To wczytywanie jest naprawdę długie w tej grze. Ale no, co ja na to poradzę? Gra jest świetna. To i wczytywanie jestem w stanie wybaczyć. To jest wielki rig, to jest wszystko, co mówię. Ona ma ten 6,7 liter V8, so I mean, I figure she's the better deal. Bertie, live on a base, not a ranch. That should work. You don't need that 6.7. Just saying, man, she's the better deal. Try it now. How's that? We need to get spun up ASAP. How long's the team need? Prep? About 30 seconds. Szalony. Just got the green light, people. Let's get it together. 30, douse that. Pepper. Kozak. So they actually got those working. Not bad. Hey, well, the tech works great till you try to move too fast in it. What's the op? No, właśnie to jest też takie niby ten. Dla was, dla nas. Sounds like he's got the same supply as our friends in South America. Intel's on the MRT. The man you brought in, Paez, coughed up about 100 names. Most of them are small to mid-time players in South America. But we did dig out one unusual connection. Gentlemen, we're heading to Africa. Paez's gear was only part of a larger shipment. Another part went into Zambia, to a man named Dedi Makaba. Makaba's an Angolan warlord and war criminal. He fled Angola and crossed the border into Zambia, where he set up shop right in the middle of a refugee camp. He's got a fresh shipment en route. Makaba's just a means to an end. Your priority is intel on the source of that shipment. Our window's tight on this, so it's gonna have to be a daylight raid. A local contact will get you into the camp. Find Makaba, find his shipment, and find his source. Dobra, czyli Afryka, witam. Nie znajdź, rozpoznaj hashtag DD Makabe, zdolność wywiadowczy na temat transportu broni naprzód.
to let the adaptive camo function while you're camuflaż, dokładnie. When you're holding position or taking it slow. It's the next best thing to being invisible. Dokładnie, to też wiedziałem. Magnetyka. That includes mines, guns being held by hostiles in cover, hidden caches, you name it. Dobra. Naprzód. Long sight lines, not much cover. Take an assault rifle with a tac scope attachment. It'll give you good range for distance work and full auto if you have to rock and roll. Oczywiście, 417 zajebista, także bierzemy 417. W Battlefieldzie też lubię z niej strzelać. Ale zobaczymy, co tu mamy jeszcze w modyfikacji sprzętu. Wybierzmy. I tak, optyka. Optyka, mamy coś nowego? Nie mamy nic nowego. Maskowanie. Brzowy. O kurde, to jest ten z edycji premium. Także bierzemy sobie to. Spust. Standard strzał z trzech strzałów, automat. Półautomat sobie wezmę, mówiąc szczerze. To jest 417, także będę strzelać po jednym, mam taką nadzieję. Magazynek, gitara, zaczep. Też nic nie mamy nowego. System odprowadzania gazów. Nie. Szybkostrzelność mi się akurat tutaj nie przyda za bardzo, ponieważ mamy półautomat. 3 naboczna, wskaźnik laserowy. Nie, laser też mi raczej nie będzie potrzebny. I lufa jeszcze. Nie. Dobra. Długa lufa, wylot lufy, tłumik. Tak, bo później będziemy musieli tak zmienić. Jeszcze kolba nam została, kolbę też nie można i dobra. Okej. Okay. Powrót do odprawy. Dodatkowa broń, tutaj mamy MP7. Także przy tym sobie zostanę. Czujnik. I odłamkowy. Dobra, rozpoczynamy misję. Kurczę, to chyba już będziemy używać strzałów zsynchronizowanych. A to po prostu mnie strasznie jara w tej grze. To fajnie wygląda, przezajebiście nawet bym powiedział. Nieuchwytna strzała, 10 Afryka, Zambia, Nowa Lungea, obóz dla uchodźców, prowincja zachodnia. Tutaj też standardowo trzeba uważać na cywilów. O ty, pało, do kobiety, tak? Zaraz zginiesz, z mojej broni. Zaraz zginiesz, marnie. Say the word, Captain. Quietly. Tak jest, zaraz zginiesz. No! I należało ci się. W 100%. Kuś. Kontakt. Dobra, przejdźmy sobie gdzieś tutaj pewnie za kamyczki, albo coś w ten styl.
Zbliżmy się jeszcze bardziej. Okej, osłona. Czemu nie mogę? A, dobra, nie ten przycisk, sorki. Dobra, mamy sensorki. Nie ma jak to ich pozabijać, mówiąc szczerze. Jeszcze strzał synchronizowany. Dobra, ten będzie mój. Dobra, nie, bo ten będzie się ruszać. Bijemy. Czwórka, 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 ludzie, czwórka. Bijemy. Cholera, jeszcze jeden. Dobra, czysto. Gdzie jest dowódca? Tam jest dowódca. No, ciśniemy, ciśniemy. Tutaj ładnie poszło, nie powiem. Kontakt. Uuuu, komuś się to zaraz oberwie. Dobra, przynajmniej zaraz zobaczą zwłoki, no. Nie widzę. O. No, kamo. Okej, działa. O, moving position, powiadasz? To jest jeden gość. Wypuśćmy może tego. O cholera, odłamkowy puściłem, ale spieprzyłem. Tak, zrąbać. Kto mi to zmienił, no? Jezus Maryja, ale zrąbałem, no. A, wsiadłem od scrolla po prostu. Dobra. Czysto. Nie wiem, czy dostał, czy nie dostał w końcu. To się dało spokojnie zrobić po cichu, no. O cholera, jestem... Nie, dobra, już się włączył, okej. Ludzie, chodźcie tutaj. O, dob, 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 dob. Jest, czysto, dobrze. No, za cicho to ja tego nie zrobiłem, ale dobra. To nie moja wina, że się mi zmieniło na granaty. Biega jak szalony. Upstairs, we might lose him. 30, we go into that mess blind, we lose him for sure. Overlord Hunter, we need a sat scan of that refugee camp. Overlord copies. Stand by, we'll push it to you. It's a powder keg down okay. There, gentlemen. Humanitarian crisis doesn't even begin to cover it. Macabre's thugs control everything. Food, water, medical supplies. And what they can't control through possession, they control by fear. There we go, that's our man. Once you're inside, track him down, and he should lead you to the shipment. Macabre controls everything, one way or another. Everything begins and ends with Macabre. He's your top priority in there. Roger, Overlord. What's the ETA on our ride? Your contact's already on site. He'll have to keep a low profile. Just try not to draw any attention to him. He's putting a lot on the line to get us in. Copy that. Hunter's moving to rally. Okej, okay, no to idziemy do naszego człowieka. Okej, okay, właśnie to lubię.
Say when. On your word. He's down. Bingo! Świetne, to po prostu świetne. No i jedziemy. Że tak wiezie nas do obozu bez niczego? Kurde. Tak jest, zrozumiano. Hunter, just a heads up. Looks like you've got a storm blowing your way. Don't dawdle. Copy that. We never do. Tak czy tak nas dopadnie, mały spoiler. A to jest nieważne. Co tak, wyjdziemy sobie na pałę i co? I nic nie zobaczy bez jaj. Kontakt, ale gdzie? Okay. To było jak coś ten skanowanie magnetyczne. To co mówili na początku. Ale gdzie oni są? A dobra, na razie jeszcze nie piszę, także okej, są. Jest w cholerę ludzi. Mamy ich wszystkich zdjąć? Nie, widzę, że nie. Dobra, to jest w takim razie git. Dopóki oni się poruszają i mi nic nie każą, to idziemy tak. Idziemy, idziemy, nie ma lipy. No ja sobie poszedłem za Pepperem, a on widzę tutaj nie za bardzo ten ogarnia rzeczywistość. Mam ich zdjąć? Bo w końcu nie wiem, widzę, że tak. No więc zdejmujemy. Jeden. Drugi, trzeci. Za dużo ludzi. Jest jeden w sumie. Jest dwóch. Zobaczmy. Okej, dobra, nic się na to wychodzi nie stało. Pojedziemy w tamtym kierunku znowu. A czemu oni znowu nie chcą iść? Okej, poruszają się. Ten gość. Można by go w sumie zdjąć. Ludzie, spokojnie, wam się nic nie stanie. A przynajmniej ja was nie będę strzelać.
Ona pewnie nie wierzy w duchy, a teraz zobaczyła ducha. Tamtych mam zdjąć? Wydaje mi się, że tak. Dobra, zniknij na pisie, bo nie mogę przy ciebie włączyć. A, i przytrzymaj, okej, dobra, to tak działa. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dzisiejsza misja troszkę bardziej bez rozpierduchy. O, to chyba ten. Tak jest. Powinniśmy dać przejść jakoś tędy, dokładnie. Oni idą, idą, dobra. O, tędy się nie da przejść. Kurde, dobra, nie zabijamy ich. Tego by tylko trzeba zdjąć. Ktoś z tyłu jest? Niby jest. No ale dobra, spróbujemy pierwszy tak. Chodźcie, chłopaki! No, kurde, ruszcie się, dobra. O, ty w dupę. Myślałem, że jeszcze tutaj skręci. Żeby była tragedia. Jezusie Nazaryjski. O, wcisnąłem shift, bo myślałem, że to będzie działać tak jak w Battlefieldzie. Zdjąłem sobie tego. Także chyba to zrobię teraz. Okej. Teraz można pójść sobie równoległą ścieżką na przykład. Idziecie? Aj. Makaba się ewidentnie przechodzi po obozie. Przechadza po obozie. Jakim cudem? Przecież mam podobno kamo. A nie mam gdzie. Nie skręć tutaj, nie skręć tutaj. No to dobrze. Czekam, mówię szczerze, na jakiś autozapis. Dziab. Oni tam mniej więcej gadali, gdyby się nie nagrał głos. Yes, of course. I already told you that.
Don't be stupid. My men are already waiting to unload the ship. Just land the plane and we'll take care of the rest. Overlord, sounds like the weapons are still inbound. Why do you want to know so much about my business? Understood, Hunter. There's an airstrip nearby. We'll see if we can get some coverage. What's the call on Macabre? Then maybe I should find another pilot. Take care of them now so we don't have to come back later. Roger that, Overlord. Czyli kogoś tutaj muszę zabić. Mój jest ten. Dobra, Makaba zneutralizowany. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Kolejny odcinek już w poniedziałek. Dobrze mówię? Tak, kolejny odcinek w poniedziałek, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!